witam serdecznie z tej strony Tomek. Byłem na seansie, na filmie, w kinie Tomb Raider 2018. Tak hejtowany przez ludzi, a jeszcze go nie widzieli. To jest dość ciekawe. Sytuacja powinna się pojawić, sytuacja taka jak była kiedyś z Transformersami u mnie na kanale. Ja osobiście mam... A zresztą, kino masakra. Zaczynamy! I can't believe... Film zaczyna się od tego momentu, gdzie Lara dopiero zaczyna swoje życie. Jest młodą dziewczyną, którą zostawił ojciec. Lord Croft wyjechał szukać czegoś. Czego zobaczycie, słuchajcie, sami w kinie, ale wyjechał, słuchajcie, szukać czegoś. I prawdopodobnie zaginął lub też nie żyje. Więc młoda Lara stara się jakoś uporządkować swoje życie, stara się jakoś żyć dalej. Nie wiedząc tak naprawdę dokładnie, co się stało z jej ojcem i dlaczego, może tak, czym się ojciec zajmował. Film jest podzielony na kilka części. Jest pierwsze, czyli jest rozwinięcie charakteru Lary, jaka ona była przed wszystkim. Jest środek, który ogólnie nakreśla nam pozycję Lary i jak ona się rozwija, jak ona, słuchajcie, buduje tą swoją mocną postać. No i końcówka filmu. Kiedy ojciec przez jakiś dłuższy czas się nie odnajduje, nie ma możliwości, żeby po prostu znaleźć jego ciało. Lara musi, słuchajcie, podpisać dokumenty, jeśli chodzi o ostatnią wolę ojca i wraca do pochodu, słuchajcie, Croftów, znajduje coś, co naprowadza ją na ślad, gdzie ojciec był, czyli stare mapy i można powiedzieć jego tajemniczą komnatę? Czy takie coś, w którym ojciec właśnie przygotował się do wypraw. Jest tam indywidualnie, słuchajcie, zaznaczone, że wyspa, tajemnicza wyspa, moi drodzy, że jakieś tam stare artefakty, że jakaś pradawna siła, że coś, nie będę wam, słuchajcie, tutaj spoilował, nie chcę. Chcę, żebyście sami, słuchajcie, po prostu poszli na kino, zobaczyli. Ale w filmie Lara rusza, moi drodzy, właśnie na tą wyspę, stara się znaleźć kogoś, na tą wyspę ją zawiezie, właśnie dzięki ostatkom ojca. Taką osobę znajduje i udaje się na tą tajemniczą, słuchajcie, wyspę. Wyspa, jak widzicie, jak panu sami zobaczycie, jest wyspą z części pierwszej gry Tomb Raider, z tych ostatnich dwóch części najlepszych, moim zdaniem. No i cóż, tu się zaczyna przygoda i to gruba. Tak więc, moi drodzy, na skutek nieprzewidzianych wypadków nasza bohaterka ląduje na wyspie, zostaje znokautowana, zabrana do pewnego obozu, gdzie widzi ludzi, którzy muszą pracować w pocie czoła, robić różne cyrki, bo ktoś chce ten artefakt także przejąć, czyli ten nasz zły, paskudny, wredny typ, który zawsze pojawia się w takich filmach, dziwnym uśmiechem i tak dalej. Co się okazuje, współpracował on z ojcem Lary, ale skończył współpracę. Dlaczego? Sami chyba wiecie. Chce dostać to samo, do czego chciał się dostać ojciec Lary, a jednak mu to nie wyszło, bo oboje nad tym pracowali. Dlaczego uważam, że ten film wcale nie jest zły? Nie zasłużył na taki hejt, na jaki go rzucają, moi drodzy, ludzie. Dlaczego? Film Tomb Raider nie zaskoczył mnie aż tak bardzo. Ale fabuła była sprytnie specjalna z pierwszą oraz drugą odsłoną gry od Crystal Dynamics. Tak więc, jeśli ktoś zamierza mówić film podobny do gry i takie tam, ma rację. Ale nie do końca, gdyż ja na przykład bawiłem się na filmie dobrze. Po pierwsze, jest wyspa na Diabelskim Morzu, organizacja Trinity, czyli ta cała trójca, która dopiero pojawiła się w drugiej części, czyli tam w drugiej osłonie, Rise of Tomb Raider, Anna, która pojawiła się także w drugiej części, oraz Matthias, która pojawiła się w pierwszej. Faktem jest, że troszkę scen jest zapożyczony z rodem z gry i osoba, która zna dwie części, natychmiast skojarzy to ze scenami właśnie z tych ostatnich odsłon. Ale to moim zdaniem wyszło na dobre. Na seansie byłem razem z żoną, moi drodzy, i ona ten, słuchajcie, film odebrała w miarę ciepło, czy dość ciepło odebrała, a znała tylko poprzednie części. To Medra nie była związana w ogóle z grami, nawet po prostu nie grała w gry. Także jeśli ktoś nie jest zaznajomiony, słuchajcie, z uniwersum Tomb Raidera, to wszystko praktycznie jest wytłumaczone na samym początku filmu. Podkreślam też, że marudzenia ludzi odnośnie aktorki grającej Larę są niesłuszne, moim zdaniem. Alicia Winkander została dobrze dobrana do roli Lary, bo właśnie taka Lara miała być. Jesteśmy świadkami, jak młoda dziewczyna zmienia się na naszych oczach w badassa i to jest fucking awesome!
chwilę ktoś powie albo napisze: ty, lamusie, ty głąbie jeden, co tak zachwalasz? Film nie był idealny. Ja nie mówię, że ten film jest idealny, moi drodzy. Ja nie mówię, że on jest idealny, nie mówię, że teraz tryska, słuchajcie, wodotryskami wszędzie. Nie, nie, nie mówię. Dlatego właśnie też z tego momentu nie byłem na tym filmie na 3D, bo uważałem ten film za kompletną bzdurą ja w 3D, gdyż na palcach jednej ręki mogę policzyć fajne rzeczy, które w tym 3D by się oglądały. Pomimo tego jednak, kurwa mać, film mi się podobał. Ale to, co mi się na przykład, może nie tak, może tak, może nie, że mi się nie podobało, lecz co mnie naprawdę trochę raziło w oczy, to cholerne CGI. Nie było tego aż tak nie wiadomo jak w dużych ilościach, ale czasami miałem wrażenie, że Lara jest wycięta i wstawiona w obrazek. Czasami. Nie mówię cały czas, ale czasami. I chyba to naprawdę mi przeszkadzało, ale podkreślam, tylko czasami. A co mi się podobało bardzo? Motyw czeka na Junku, który występował w grze. Zawsze był tam, tak można powiedzieć, mocno podkreślony. Jest tutaj. Nie jest go dużo, ale jest. I to mi się cholernie, ale to cholernie podobało. Jeśli znowu teraz tak ludzie mówią, stwierdzają: o, ta aktorka do Lary nie pasuje, o, ma za małe cycki, o, jest taka, o, jest taka, jest taka. Chcecie wielkie balony? To możecie iść jak Al Bundy. Otworzyć, słuchajcie, czwarty numer wielkich balonów i możecie sobie oglądać, albo możecie sobie łączyć Red Tuba, bo od tego to jest, kurwa. No niestety, takie rzeczy nie przechodzą. Moim zdaniem aktorka dobrana do roli Lary Croft jest dobrana, moim zdaniem, bardzo dobrze. Jest to młoda dziewczyna, nie jest cycoliną i jest, kurwa, pięknie, no. Tak właśnie to powinno wyglądać. Jeśli nawet spojrzycie na różne inne, bo na pewno i widać, słuchajcie, po prostu tego naprawdę jest multum i tego po prostu jest dużo. Jeśli spojrzycie na inne screenshoty podzielone właśnie z gier pomiędzy grową Larą a Larą, która, słuchajcie, teraz występuje w filmie, to nie ma jak, nie wiadomo, jakiego, słuchajcie, dużej może być różnicy, a jest dość duże podobieństwo. Wiadomo, że z gier postaci się nie przeniesie. Nie wiem, jakbyście nie wyobrażali, nie wiem, Kratosa z God of War, kto by chciał zagrać? Drake'a, kto? To, moim zdaniem, aktorka, która była dobrana do Lirali, była bardzo dobrze dobrana. Ludzie na różnych forach właśnie wypisywali takie właśnie pierdoły, właśnie jak przed chwilą cedziłem, że to nie pasuje, tamto nie pasuje, tamto nie pasuje. Ja uważam, że film jest całkiem niezły, naprawdę. Chociaż ja jako osoba, która słuchajcie, grała w poprzednich dwie osłony, ogólnie grałem w dużo więcej osłon, ale te dwie najbardziej mi się podobały, znajdowałem dużo, dużo różnych rzeczy, które mógłbym przewidzieć, które mogłem przewidzieć, bo wiadomo, że ja byłem znajomym, słuchajcie, w tym samym właśnie światem. Ale osoba, która nie grała nigdy w grę, a chce, można powiedzieć, obejrzeć film, to będzie na nim, słuchajcie, nowe doświadczenie, bo moim zdaniem jest to fajna historia, naprawdę bardzo fajna i nie zasługuje na taki hejt, moi drodzy. Znowu robi się to samo, co było z Transformersami albo z innymi rzeczami. Film jest całkiem, moi drodzy, niezły i ode mnie dostaje ocenę 4,5. No, naciągane 5/6. Całkiem niezły. To jest porządne kino o pannie Lara Croft. Larze Croft. Które można powiedzieć każdemu polecam. Wiem, że w Polsce dopiero jest 6 przyszłego miesiąca premiera. Ja zaś obejrzałem ten film dzisiaj. Jestem świeżo właśnie po seansie, więc postanowiłem nagrać co nieco właśnie o tym. Także czekam na was w komentarzach, moi drodzy. Piszcie, czy pójdziecie na film, czy na film też nie pójdziecie. Jeśli podoba mi się wam się, słuchajcie, mój materiał, zostawcie lajka, fajny komentarz lub nie fajny, nieważne, co wam się, co pomyślicie, to zostawcie. Subskrybujcie mój kanał oraz idźcie w dzwonek, żeby nie ominęły was żadne moje aktywności, ani żadne moje filmy. Tymczasem, trzymajcie się, strzała!